ostatnim odcinku weszliśmy do kopalni i totalnie się zgubiliśmy. W dzisiejszym odcinku wraz z Zakrzakiem będziemy starać się wrócić do domu, ponieważ na tą chwilę jesteśmy po środku jakichś pól i po dużej walce z ostatniego odcinka. Jak nie oglądaliście odcinka, to pamiętajcie, żeby oglądać u Zakrzaka. Dzień dobry, witam. Witam pana, widzowie, dzisiaj chyba musimy znaleźć dom, bo się trochę zgubiliśmy. I oczywiście, widzowie, witamy was w przygodzie LEGO, tak nazywa się nasza seria. I tak, ogólnie, z tego co wiem, wyszliśmy z tamtego miejsca. Tam wyszliśmy z kopalni, wejdziemy sobie teraz do tej kopalni i postaramy się znaleźć drugie drzwi. A co to za gościu tu stoi? Ty to widzisz? Gdzie stoi gościu? Obok ciebie! Ej, co jest? Czemu on mnie goni? Czemu on mnie bije? Co jest? Ała! Ale tam co? Coś jest! Tam jest jakaś osada, stary, widzisz to? Pa, tam. A widzę! Ty faktycznie, ale jak on mnie stukł! Na kwaśny jabłko, ała! Dawaj, bo tu się nie da wyjść, musimy znaleźć drogę. Także słuchajcie, dzisiaj w odcinku postaramy się znaleźć nasz dom, który zagubiliśmy. Co prawda ten dom składa się z dwóch takich łóżek i z dwóch takich totalnie podstawowych klocków, ale jak jesteście na bieżąco oczywiście z tą serią, no to powinniście wiedzieć, co było w ostatnich odcinkach. Panie Zakrzaku, mam wejście do kopalni. Prawdopodobnie jak do tej kopalni sobie wejdziemy, to albo wyjdziemy jednym, albo drugim, albo trzecim, albo czwartym wyjściem. Ty! Pa tam! Pa, jakie tu są rzeczy? Gdzie ja mam patrzeć? W ogóle tu. Ja cię Popatrz jesteś na mnie, chodź tu do mnie. Zakrzak, gdzie ty tam chodzisz? Ja źle, ja myślałem, że to ty, bo też żółty skin. A to był jakiś ziomek. Czekaj, idę. Dawaj. Idę. O, najgorsze jest to... Co? Jak giniesz? Zginąłeś? Nie, usłyszałem, że ty giniesz. Nie wiem dlaczego. Chodź, patrz, tam się świeci chest. Możemy jeszcze sprawdzić, co w nim jest. Wydaje mi się, że tu nie będzie jakoś nie wiadomo jakichś fajnych rzeczy, ale czy zostawimy go na razie? Czy zostawimy? Bo gorzej jak zginiemy i nam wylecą przedmioty. Aha, bo to jest taka skrzynka Fortnite'owa. Ja bym otworzył. Dawaj, nie ma co. Zobaczmy. Zostawiajcie łapy w górę i mamy tak, drewniane kij. Ciekawy jestem, do czego to może nam się przydać. Granitowa płyta i kukurydza. Dobra, zabieramy sobie to wszystko. Najgorsze jest to, że będziemy musieli za niedługo zrobić coś z naszym ekwipunkiem, ponieważ... O, ty zabrałeś, nie? Tą trzecią rzecz. Tak, wziąłem sobie, tylko problem w tym, że ja już nie mam miejsca ogółem, więc jest troszkę problem. Ja już nie mam miejsca w ekwipunku. Właśnie, co dopiero o tym mówiłem. Chodzi o to, że będziemy musieli zdobyć jakieś skrzynki. Chodźmy... Ej, nie wiem, czy tam jest sens wchodzić do tego. Przecież tam będzie masa tych potworów. Czy my mamy coś do jedzenia? Czy my mamy podstawowe przedmioty jakiekolwiek do walki? Ja muszę sobie to wszystko... Mam siekierę, mam... Dobra, mam. Możemy wchodzić, Zakrzak. Dawaj, 3, 2, 1, go! Jesteśmy twardzi, mówisz, tak? Tak. Dobra. Ale tu zaufam, jest ciemno. Ci. Patrz, jak tu jest ciemno. Nie, z pochodnią jest okej. Z pochodnią jest okej. I teraz tak, z tego co pamiętam, to mi się wydawało, że ja poszedłem dobrze do wyjścia. I ja chyba poszedłem totalnie w drugą stronę, więc dobrze by było iść po prostu po prostej i zdobyć jeszcze kilka chestów. Tutaj jest Zakrzak cześcik. Możemy oczywiście w tej kopalni jeszcze coś pozbierać. Nie wiem, jak tam wejść do ciebie. Jak ty tam wszedłeś? Musisz tak do prawej strony i wtedy możesz tutaj wejść jakby coś. Oj, nie był w tym czeście, to ja go na razie wezmę, bo tutaj muszę pokonywać tych gości. Chłopie, przecież to jest totalnie mocne. O, kilo wyleciał, nie wezmę go, bo nie mam za co. Chłopie, ja mam przegwizdane tutaj, musisz pomóc, bo będzie źle. Już zjadam sobie aktualnie mięsko, bo mam jedno serduszko, prawie zginąłem. Dawaj tutaj do mnie, ja jestem dzisiaj z mieczem, więc ja jestem kozak. Dobra, ja uciekam przed dwoma potworkami, ale jesteśmy szybsi, nie mamy się raczej o co bać. Tutaj jest kolejny potwór, ale tu są dymy. Pytanie, gdzie jest to wejście, którym my weszliśmy wcześniej? Czy tutaj na dole coś będzie? Nie, nie cofamy się tam, chodźmy totalnie w drugą stronę. Ej, czy tu jest wejście? Zakrzak. Tu jest chyba wyjście. Rafa, mam pół serca. Dobra, czekaj. Już idę, pomóż, już idę. Oj. Ty, pokonał mnie. Nie gadaj. A gdzie jesteś? Ja byłem za tobą, uciekałem i dostałem cios w plecy z kilofa. Dobra, ale gdzie jesteś aktualnie? Odrodziłeś się gdzieś? I w naszym domu jestem. Tylko nie mam żadnych rzeczy, ja tam muszę wrócić do ciebie. No właśnie, właśnie to jest najgorsze, że lepiej nie ginąć, ale ty jesteś w domu, a ja dalej jestem uwięziony. A, czekajcie, co ja w ogóle robię? Muszę coś zjeść jak najszybciej, bo jest bardzo źle u mnie z życiem, także ja jem. Mamy pełno skorpionów, pełno potworów. Zakrzak, to ja mam do ciebie prośbę, pozbieraj tam jakieś rzeczy przy tym domu i nie wiem, wypatruj mnie. Wydaje mi się, że to będą tam, że to będzie tamto przejście. Zejdźmy sobie tutaj na dół, mamy 3 serduszka. Ej, czekajcie, bo nie wiem, w którą stronę to było. Czy to było tam? Czekaj, ja wróciłem po mój plecak, wiesz, żeby te rzeczy zdobyć z powrotem. Ej, no to ty wiesz jak iść! No ty wiesz jak iść! Tak pół na pół, wiesz? Chodź do mnie, czekaj. Ja jestem... musimy się znaleźć. Ja jestem... Tu jesteś, dawaj do mnie. Dobra, ej, no to mamy, no to widzowie, będziemy wiedzieli jak wrócić do domu, przejdźmy sobie tędy i mamy taki plan, że coś z tym domem dzisiaj, no, zrobimy coś bardzo mocnego, a u Zakrzaka będzie kontynuacja, ale pierwszy co, no to postarajmy się oczywiście wrócić do domu. Ej, podmieniło mi kilof, ja chcę mój. I to jest to wejście, to jest tutaj? To jest chyba tutaj, czekaj, bo teraz to już sam nie wiem gdzie jestem, czekaj, ze skrzynki, o, skoczmy, o, dobra, wskoczyłem i, ej, nie wiem gdzie jesteśmy jak coś, a nie, jest tu wyjście. No właśnie, czekaj, tu? To jest to? Tak, u góry. Dobra, no to mamy, jesteśmy, no jeszcze w domu nie jesteśmy, ale już wiemy, którędy wyjść. Pozbierajmy jeszcze tutaj przedmioty jakieś, żeby nam się, wiesz, żebyśmy tu się nie musieli cofać. Ja może te grzyby popodnoszę, o ile będą mogły mi tu jeszcze gdzieś powpadać. Weźmy sobie może jeszcze trochę drewna, bardzo dziękuję. I dzisiaj, no coś rozburzymy. Zakrzak, możesz opowiedzieć, jakie mamy plany na dziś? Nasze plany są, widzowie, takie, że demolujemy dzisiaj bazę, dlatego że jest ona beznadziejna i jest w beznadziejnym miejscu i w ogóle, więc będziemy ją niszczyć, tak? Lekko mówiąc. Ja mam nowy kilof, może wyrzucimy sobie ten kilof i zabierzemy sobie... Ej, czemu nie mogę zabrać? Aha, dobra, mogę już zabrać. Aha, to niezły kilof mi dał, to niezły kilof. Rozwalmy sobie może jeszcze tą skałę, bo pomocy, z tej pomocy! Co się dzieje? Bije mnie zombie! Znaczy, ten szkielet, dawaj do dwójkę. Chłopie, wiesz co, może... O, o nie! Nie gadaj! Ja cię kręcę, no zginąłeś, musisz ten... Ale to czekaj, to będziemy w domu. Dobra, widzowie, odradzamy się tutaj w łóżku. Widzowie, jesteśmy w domu, ale musimy się oczywiście cofnąć po nasze rzeczy i... Zginąłem! Nie gadaj! Naprawdę? Tak, ej, ten zombie jest mocniejszy niż myślałem. W dwójkę musimy wejść, zabrać plecaki, wrócić do domu i go zdemolować, tak jak mieliśmy w planach. Tak, także w tych planach mamy zdemolowanie domu, który stworzyliśmy, chyba to był pierwszy odcinek, z tego co pamiętam, to był pierwszy odcineczek i mój plecak leży dokładnie tutaj. Dobra, ej, czyli mamy wszystko, co ciekawe nic nie straciliśmy, wracamy do domu i musimy się teraz tak, dobrze zastanowić, bo jeśli rozwalimy ten nasz domek, no to musimy wybrać sobie nowe miejsce. Jak myślisz, gdzie najlepsza by była opcja, żebyśmy zbudowali totalnie nowy dom? Ja myślę, właśnie najlepiej to by było chyba pójść gdzieś może zimy, czy coś takiego, żeby, wiesz, mieć różne miejsca koło siebie. Znaczy nie wiemy tak naprawdę, jakie tutaj są biomy też inne, nie? Żeby iść na zimowy biom, mówisz, tak? Pogadajmy, no może coś? Może nie na zimowy, ale na przykład, nie wiem, na jakąś dżunglę, o? Dobra, ej, no to zróbmy tak. Rozwalmy domek, który mamy, w sensie rozwalmy to wszystko. Mam nadzieję, że będzie jakiś odzysk z tego. I pójdziemy wybrać nowe miejsce. No i gdzieś się... Lama. Co? Lama, motyl. Ej, ale to wcale nie musi być lama, wiesz o tym? To wcale nie musi być lama. Dawaj za tym. I to może być totalnie co innego, wiesz? To może być skrzynka, mogą być różne rzeczy. Z tego co wiem, to są tak samo zrzuty. Okej, ej, to w sumie ciekawe. No przydałby nam się jakiś taki zrzut z dobrymi rzeczami, co? Tak myślę. Tak, też tak myślę, że coś by nam się przydało. Także słuchaj, a jest lama w lesie, czyli ten las można nazwać, że to jest lama las, ponieważ już tu mamy drugą lamę, a tam jest wilk, więc uwaga, on jej broni. Tylko jej nie bij. Właśnie, lepiej, żeby ten wilk nas nie ten... Głaskam lamę, okej, pogłaskałem. Wow, nice. Ej, łopata, co tu jeszcze jest? Jakiś jagodowy sok. Ej, ale fajne rzeczy. No. Ja mam łopatę. To, kilof wyrzucam, kilof sobie wyrzucę i patrz, ja w ostatnim odcinku ci mówiłem, że można kopać i patrz, ja ci pokażę jeszcze o co tu chodzi. Chodź za krzak do domu, zobaczymy w domu jak to działa. Dobra, dawaj, dawaj, to przekopiesz cały dom. Ja ogółem też tu dostałem łopatę, więc możemy w dwójkę kopać, czy coś. No to przekopiemy, zobaczymy co dostaniemy z ziemi. Pozbierajmy sobie jeszcze oczywiście podstawowe przedmioty i dobra, zbieramy. A gdzie jest nasz dom? Tam, gdzie ognisko? Nie. Tak? Nie. Nie. Nasz dom jest tak. Tam... Tak. Ej, on taki jest ładny z daleka. Szkoda go niszczyć. Szkoda go niszczyć, no ja nie wiem, co nam to tutaj... Słuchajcie, ale zniszczmy go, polecimy na jakiś, może na jakąś górkę, żebyśmy wszystko do góry widzieli, żebyśmy wiedzieli, gdzie dalej chodzić i w ogóle sprawdźmy, co dostaliśmy nowego do zbudowania, ponieważ mamy tutaj nie dość, że młyn, mamy sokowirówkę, mamy grilla, mamy tartak, mamy dużo rzeczy do zbudowania, ale to już może wszystko będziemy budować w nowym domu. Na razie przeszedłbym do tego, żeby zniszczyć to, co do tej pory tutaj nam się udało zrobić. Ej, Rafa, bo ja kopię tą łopatą i ja dostaję tylko ziemię. Co jest? Ej, a ziemia będzie potrzebna do farmy. Ziemia będzie potrzebna... Tak. Tak, tylko jestem ciekawy, jak ta farma będzie wyglądać. Słuchajcie, no już niedługo będziemy tworzyć swoją farmę, czyli dostajemy ziemię. Tylko pytanie, jak będziemy kopać w śniegu, to dostaniemy śnieg? Powinniśmy, prawda? Tak mi się wydaje. Chyba. No tak, no powinniśmy. Ja sobie stworzę nową siekierkę, ponieważ tamta już jest taka trochę... No niezbyt fajna. Także otwórzmy sobie to, zabierzmy sobie tą siekierkę. Proszę bardzo, tą wyrzućmy. Okej, zabieram... I czemu mi nie podnosi tej siekiery? Halo, proszę... Dobra, mamy siekierkę. Także panie Zakrzaku, no przechodzimy chyba do rozwalenia tego, co zbudowaliśmy, co? Chyba przechodzimy. Dawaj demolka, Ej, ale łóżka... Czekaj. Aha. Bo z łóżek wyleci nam drewno, a nie łóżko, prawda? Chyba. No właśnie, no łóżko raczej nam nie wyleci, tylko będziemy musieli zbudować... A czemu ta ściana się nie rozwala, ty? U ciebie też tak? No nie, no, a bo ty bijesz siekierą, aha, gościu. Dobra. Rękami. Ja właśnie się zastanawiam, o co chodzi, nie? Zapomniałem się trochę, dobra. No. Ej, wszystko zleciało. Zawaliło mi się na głowę. Ale nie dostaliśmy, nie, dostajemy drewno, dobra, jest drewno, zabierzmy, ile tego drewna jest, 4 drewna, rozwalmy jeszcze to, ty mi chłopie łóżko rozwaliłeś, nie? No, słuchaj, bo chyba miałem, tak? Czy nie? No tak, ale to powinieneś swoje rozwalić, a nie moje. No dobra. Sorry. Wyrzućmy to. Dobra, tutaj też twojego łóżka nie ma, proszę bardzo. I tak, musimy się Zakrzak dobrze zastanowić, gdzie zbudujemy kolejny dom, bo jak zapadnie za niedługo noc, to ja się tak jeszcze zastanawiam, czy my czasami nie będziemy... A to też się da, dobra. Dobra, no to co? Wszystko to, co zbudowaliśmy do tej pory, można powiedzieć, że zostało... no, pozbyliśmy się tego. Ile masz drewna? A powiedz mi, gdzie to sprawdzić, bo właśnie tak chciałem zapytać cię o to samo, ale nie wiem, gdzie to... A, w ekwipunku mam 30 drewna. Dobra, 30, bo tutaj mi nie pozbierało. Okej, dobra, zdaj mi to wszystko. Ja to... Ej, nie ma miejsca na to. Czekajcie. Aha, nie mamy. Chyba 30 maksymalnie. Czekaj, ja wyrzucę kilo i wezmę. O, powinno mi zabrać? O, okay. Wzięło. Okej. Dobra, no to tak, no to ja bym się mocno zastanowił, w którym kierunku my pójdziemy i dobrze by było znaleźć jakieś takie dosyć równe, fajne miejsce, żebyśmy tą wioskę mogli zrobić, bo z tego co wiem, to nawet drzewa mogą ją blokować, także Zakrzak, wybieraj, gdzie tu będziemy budować kolejne miejsce. Gdzie my tutaj będziemy budować? No powiem ci tak, to jest bardzo ważna decyzja, bo no tutaj chyba będzie już takie miejsce, że zbudujemy taką większą, co? Wioskę, tak myślę. Właśnie, no i dobrze by to było moim zdaniem. A patrz tam, patrz tam ziomek. Daleko. O choinka, ty ziomki! Ej, to są jakieś łoty z mieczem. Oho. Ej, Rafa, jakby mnie tam walną, to niestety padnę chyba. Nie, chodź na... Ej, a tu jest fajne miejsce. Pa, jak tu jest pięknie, chłopie. To chyba będzie nasze nowe miejsce. Zobacz na to, stary. Patrz, tutaj w tym lesie. A jakieś jezioro może, jakbyśmy znaleźli? Chociaż tu jest ładny widok, co? Ej, no, patrz jak... jest ładny. Ej, to jest... Tam jest na dole jest jezioro, tylko jak my tu na tą górę będziemy wchodzić z tej strony? No będzie ciężko chyba. Dobre pytanie, w sumie to nie wiem, ale wiem, że jest ładny widok. I... trzeba się zastanowić, bardzo dobrze. No, wydaje mi się, że to może być fajna tutaj, wiesz, Ej, musisz pomóc, Zakrzak. Bo mnie tutaj, wiesz... Już, nawalam, o, choinka, mamy... Dwa są. Mam jedno serce. No to uważaj, uważaj, ja już walczę z nimi, czekaj. Musimy sobie miecz zrobić, nie? Jakiś czy cokolwiek. Tak, myślę, że musimy na 100% walnąć ten miecz. I on zostawię siekierę. Mam siekierę, dobra, już pomagam. O, dawaj, mam. Ej, Zakrzak, to mam pomysł. Zostajemy tutaj, bo tu są fajne widoki. Kolejnie pewnie będziemy chodzić na zimę. Co ciekawe, tych biomów jest masa. I tam na dole są jakieś budynki do eksplorowania, więc tam też byśmy mogli wejść. Tylko najgorsze są te tutaj wilki na tym wzgórzu. Ale na szczęście mamy je na luzie, to wiesz. O, mięso. O, wziąłeś. Dobrze, bardzo dobrze. Czyli co? Tutaj będzie nasza baza, tylko pamiętaj o jednym. Baza musi być w płaskim miejscu. Mam na myśli to, że budynków nie da się stawiać na nierównościach. Ale no to jest w miarę płasko. Ale patrz, tu z tej strony ja bym wykosił to wszystko, nie? Ja bym to wszystko wykosił, te kamienie, nie kamienie, ale to pewnie zostawimy sobie już na kolejny odcinek. Ja bym tutaj się jeszcze mocno... Ale tu w sumie taka łąka z Windowsa, patrz. Chodź tutaj, patrz. No zobacz. Cześć, szukam cię? Czemu ja nigdy nie... A tam jesteś, łąka z Windowsa. Zobaczmy, czy faktycznie podobna. Ej, no... Trochę ej, to... Ej, ładnie tu, ładnie. Bardzo ładnie, a patrz tam. Tam jest jakiś budynek, widzisz te budynki takie wybudowane, fajnie by tam było iść. I mamy stąd widok na pustynię, patrz na... Gdzie? No tam pustynia, ja. Na... no widzisz? Na daleko. O, w oddali, no. A tam się jeszcze w lesie dym pali, widzisz? Dym leci no, w niebo, tam jest pewnie to? Jakaś osada. Ej, to jest dobre miejsce, to jest naprawdę dobre miejsce, Zakrzak, chyba na budowę domu, co? Ja myślę, że tutaj będzie trzeba zbudować dom, a najwyżej w innych miejscach będziemy mieli bazy wypadowe. No bo przecież kto nam zabroni, nie? Mieć jakąś bazę wypadową. To jest bardzo dobry pomysł i dobrze, ale to zostawimy sobie na kolejne odcinki. Także ja proponuję tutaj tylko trochę te krzaki przekosić, żeby się tutaj dobrze przygotować. Rozwalmy sobie może przynajmniej te krzaki, proszę bardzo. I jeszcze idę sprawdzić jedną rzecz. Ponieważ coś zauważyłem. Także Zakrzak, ty możesz zostać, ja zaraz przyjdę. Szkoda, że nie mamy jazdy na jakichś zwierzątkach albo coś takiego. Może jest coś takiego, jak myślisz? Może? Ale podobno są auta, tylko nie wiem, czy to jest prawda. I dobrze byłoby mieć auto, ale wydaje mi się, że auto to tak chyba w 10. odcinku minimum. Ja lecę zobaczyć tylko jeszcze w jedno miejsce, ponieważ tu jest jeszcze jedna fajna góra i ty to pewnie widzisz z daleka. Tak, ty zostałeś. Patrz, lecę na tą górkę. Widzisz mój awatar? Widzę. A ty idziesz na tą, tam z budowlą jakąś już? No właśnie, nie wiem, czy tam coś... Właśnie jestem ciekaw, co tam jest. A dobra by też była może taka górka, bo ona jest też tak na środku. Chcę tam wyjść zobaczyć. Ja tam zobaczę, gdzie ty stoisz, a ciebie nie widzę. Ty tam jesteś dalej? Jestem na górce. Ja kopię drewno, wiesz, więc nie przejmuj się mną. Możesz tam sprawdzać na spokojnie i powiedz, jak to wygląda, bo może faktycznie będzie lepsza. Więc ej, to trzeba dobre miejsce wybrać. Ja teraz odkryłem, że mamy mapę, na którym mamy łóżko narysowane, a my dzisiaj szukaliśmy tego. Okej. XD. Sobie lekki wstyd, ale no ten tryb ma bardzo mało dni, więc... Tak, no wszyscy się uczą. To jest gra, widzę, w którą tutaj no mało kto co wie, w zależności ile się gra, to tyle się wie. W sumie nawet zarymowałem. Ja tutaj jeszcze patrzę, my tu chyba byliśmy i tam jest górka. No słuchajcie, my na owce przegadamy sobie tutaj, gdzie to pewnie będziemy budować i u Zakrzaka zbudujemy nowy dom i być może właśnie takie miejsca wypadowe, tak jak Zakrzak mówił. Także co, ja jestem tutaj z tej strony, wracam do Zakrzaka. Dobrze by było jeszcze łóżko tam zbudować. Ty, jakieś przewroty tutaj jeszcze robię. Także Zakrzak, zbuduj tam łóżko dla siebie, zbuduj łóżko dla mnie i idziemy spać. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Myślę, że najlepszy pomysł, tylko że nie da się spać przecież. To możemy mieć lekki problem. Ale no, jakoś to ogarniemy. Tylko, wiesz, głównie chodzi o to, żebyśmy mieli się jak odrodzić w razie czego w tym miejscu, nie? Samo łóżko, a wszystko rozbudujemy sobie i przygotujemy dalej. Także ja już idę do ciebie, tylko właśnie... Przydałyby się jakieś samochody tutaj w tym trybie, albo motory. Może coś takiego kiedyś dodadzą, jak myślisz? Miejmy nadzieję, że kiedyś takie coś faktycznie będzie, chyba że jest. Nie wiem, nie mam pojęcia. I co, ja na ciebie czekam tutaj na górce, Rafa, zapraszam i zaczynamy budować dom. Ja jestem od ciebie jeszcze 100 metrów i co ciekawe zapada powoli noc, także słuchajcie... Kolejny odcinek oczywiście będzie u Zakrzaka, będziemy budować nowy dom, więc ja was zapraszam. Na sam koniec tego odcinka podniosę trochę kupy z ziemi, Nie mogę jej podnieść, bo mam za dużo, więc może wyrzućmy sobie może to. O, proszę bardzo. Także zakończmy tą kupą ten odcinek. Zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o naszych kodach, wpisujcie je do sklepu. No i lecimy z kolejnym odcinkiem LEGO Przygoda u Zakrzaka. Trzymajcie się, na razie, cześć!